Skąd czerpać siłę do wypełniania Bożych przykazań? Odpowiedź znajdziemy w dzisiejszym pierwszym czytaniu. Bóg, nasz Bóg, jest Bogiem, który był, który jest i który przychodzi. I dzisiaj Bóg opowiada Izraelitom przez Mojżesza przepiękną historię o tym, w jaki sposób działał w historii Izraela. Że był z człowiekiem od samego początku świata, że mu towarzyszył, że dokonywał wielkich znaków i cudów dla nas, dla człowieka. I dopiero pod koniec tej dzisiejszej historii słyszymy słowa o wypełnianiu przykazań. Tak jakbyśmy najpierw mieli przytaknąć i powiedzieć tak, rzeczywiście w moim życiu Pan Bóg wielokrotnie działał, wielokrotnie okazywał swoją łaskę, swoją moc, swoją potęgę. I myślę, że w taki sposób, jeśli w taki sposób popatrzymy na wypełnianie Bożych przykazań, jako na moją odpowiedź na wielką, realną i konkretną miłość Pana Boga w moim życiu, to te przykazania nie będą ciężarem, pustym obowiązkiem, czymś, co musimy wypełniać pod karą grzechu, ale będą moją wolną odpowiedzią na to, co Pan Bóg wykonał, zrobił, zdziałał w moim życiu, w życiu moich bliskich, w historii mojej rodziny. I abyśmy w taki sposób patrzyli na Boże przykazania, na wszelkie nakazy i zakazy, które mamy w Piśmie Świętym, w nauczaniu Kościoła, jako nasza odpowiedź na wielkie działanie wielkiego Boga w naszym życiu. Kolejny moment, kiedy Jezus zaprasza nas do tego, abyśmy wzięli swoją codzienność, wzięli problemy swojego życia, swój krzyż, to, co jest w nim dobre i to, co jest w nim trudne, to, co jest ludzkie i to, co jest duchowe, i żebyśmy za nim szli. Z tym wszystkim. Żebyśmy nie wybierali przed Panem Bogiem to, co jest fajne, to, co jest miłe, żeby się Jemu podobać, żeby przypadkiem Pan Bóg na nas nie popatrzył jakimś krzywym okiem, albo że żebyśmy byli lepsi, żebyśmy byli lepsi w Jego oczach. Weźmy swoje życie i idźmy za Nim. A On doprowadzi nas do końca naszego życia, do celu naszej drogi, do zbawienia. Ta seria nie mogłaby powstać bez wsparcia naszych patronów. Dziękujemy.